Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Około tak umownie jedna piąta produkcji drobiów europejskiego, uni, unijnego to jest, odbywa się w Polsce. Polskie zakłady, myślę, że możemy postawić tezę przetwórcze, są, jedne z, są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. I od wejścia do Unii Europejskiej produkcja mięsa drobiowego systematycznie rosła. W ostatni, jakby tutaj dwa wątki, w ostatnich latach, Umownych ostatnich, widzieliśmy pewnego rodzaju wyhamowanie tej wysokiej dynamiki. A ostatni rok, według tych wstępnych danych, które możemy, możemy gdzieś możemy, możemy znaleźć, widzimy, że, te, że podnotowaliśmy spadek produkcji. Ona się w zależności od źródła 3 do 5% rok do roku. No i tu mimo wszystko, zapytam Pana o te, te, te szeroko rozumiane drobiowe perspektywy produkcji w najbliższych okresach. Użyję słowa okresach ze względu na też te, te wszystkie zawirowania, których trudno teraz mówić o, o takim prawdziwym prognozowaniu. No i drugie z perspektywy mięsa indyczego i Pana firmy. Jak Pan widzi najbliższą przyszłość? I więc tak, z jednej strony dzisiaj jest my przez te dwa lata staraliśmy się utrzymać produkcję na maksymalnie wysokim poziomie, natomiast nie będę ukrywał, że z dwóch zmian zeszliśmy do mocnej, ale jednej zmiany. I to w branży indyczej to tak wyglądało, nie tylko u nas, ale i w innych zakładach. I, i oczywiście dzisiaj byłoby uzasadnione odbudować potencjał na, na dwie zmiany uboju, bo to w, w przetwórstwie, w, w, w tych kolejnych segmentach konfekcjonowania produktu i tak dalej, tamte... Te proporcje są trochę inne, bo część produktu szła w, w tak zwanym standardzie komodyty, czyli nisko przetworzonego. Natomiast dzisiaj jest to nierealne, dlatego że dzisiaj, żeby zdobyć hodowców na, tą, na wypełnienie drugiej zmiany, no, po prostu musiałbym albo bardzo mocno przepłacić ten żywiec, co by spowodowało, że, że cały projekt byłby nie nie, nieefektywny. Budowa własnych ferm jest dzisiaj też nierealna, bo wiemy, jakie są już protesty społeczne i tak dalej, więc, więc to jest też nierealne. Więc dzisiaj tak naprawdę wydaje się, że jedynym logicznym krokiem, żeby powstały bardzo mocne zakłady. Indycze, ale to się też odnosi do, również do zakładów kurczęcych, ale no przede wszystkim indycze, to jest jednak jakaś konsolidacja tej branży, branży indyczej. Tak, żeby było mniej rzeźni, ale produkujących bardziej efektywnie niż to ma miejsce dzisiaj. Daleki jestem od tego, żeby tu teraz coś deklarować, że my teraz poszukujemy jakiejś firmy, którą byśmy chcieli przejąć, czy, czy że takie ruchy na rynku się dzieją. Przynajmniej ja o nich nie słyszałem, dlatego że między innymi no, dzisiaj po tych dwóch chudych latach każdy próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. A ta nowa rzeczywistość jest też, zwróćcie. Panowie, uwagę bardzo trudne do przewidzenia, bo z, y, wydaje się, że ten y, y, konflikt, y, y, konflikt y, czy napaść Rosji na Ukrainę. No, używajmy wprost tak po imieniu, y, opisujmy sytuację ma gigantyczny wpływ na dwa największe poza Brazylią i Stanami kraje pod względem zaopatrzenia w zboża, ziarno i soję i rośliny oleiste. Czyli, czyli tak naprawdę dzisiaj musimy zobaczyć, jak wygląda bilans żywnościowy na świecie. Bo Ciężko cokolwiek przywidać. Ale ja to bym panu troszkę wszedł, wszedł zdanie, bo też żebyśmy też oddali naszym słuchaczom, jak istotne są to rynki właśnie też tu kontynuując ten wątek wojny, wojny w Ukrainie, bo też właśnie chciałem pana poprosić o kontekst cały skomentowania całego łańcucha wartości produkcji. No skupmy się chociażby na drobiu, mhm. bo żywności to będzie już praktycznie no, temat. Myślę, że na osobny dzień, a nie na, na, na wywiad. I też, tak, jeżeli popatrzymy na wpływ Ukrainy na, na, na nasz rynek drobiu, to w 2021 roku Ukraina była największym odbiorcą pod względem wolumenu, po po, po, pozaunijnym odbiorcą naszego mięsa drobiowego. Wy, wyeksportowaliśmy tam blisko 100 tysięcy ton mięsa i podrobów drobiowych. O wartości prawie 40 milionów euro. Natomiast to, co było też wart, ważne do podkreślenia, że jest to pewnego rodzaju komplementarny do tego, on jakby. Oczekuje troszeczkę innych produktów niż faktycznie wysyłamy do krajów unijnych, więc to jest jakby podwójnie wartościowy kierunek eksportowy. Dodatkowo, teraz, jak Pan mówił o tej, jak ważna jest Ukraina i Rosja w, jako producentów, a przede wszystkim eksporterów komponentów paszowych, bo tutaj wszystkim o tej paszy rozmawiamy, w kontekście drobiu oczywiście. Rosja i Ukraina produkują łącznie 14% światowej pszenicy, ale co ważniejsze, odpowiadają za około 30% jej eksportu. Ukraina już yy, ogłosiła, że zasiewy nowe będą w wysokości co najwyżej połowy no dotychczasowych. Nie możemy zrobić z powodu... Tak. Dalej, jęczmień, 1 trzecia eksportu, 17% eksportu kukurydzy, 76% wspomnianego przez Pana y, oleju słonecznikowego, słonecznikowe. oczywiście odbija się to po cenach pasz, o których Pan też wspominał, że one już rosły systematycznie przynajmniej od dobrych dwóch lat, teraz pikują, faktycznie poszybowały do rekordowych y, poziomów. Komentarz, panie prezesie, jak ta sytuacja wpłynie na produkcję. Część z państwa pewno słyszała, że dzisiaj 70%, około 70% kosztu wyprodukowania żywca drobiowego to jest koszt paszy. Więc każdy, każdy ruch na cenie paszy bardzo istotnie odbija się na koszt produkcji żywca. Z drugiej strony, w ramach tych 30% nowoczesne fermy są bardzo efektywne energetycznie i to oczywiście to, to jest dobra strona, natomiast cały czas musimy tu powiedzieć sobie wprost o tym, że to jest też koszt w dużym stopniu energii elektrycznej, do pewnego stopnia gazu, którym jest na początkowym etapie produkcji ogrzewany kurnik. Na to wszystko się nakłada nakłada jeszcze koszt robocizny, ale przyjmijmy, że w aktualnej sytuacji niestety dla, dla pracowników ja uważam, że wzrost, wzrost płac nie będzie tak, tak szybki jak się jeszcze rok temu wydawało. Natomiast, czyli tą inflację, tak naprawdę wszyscy odczujemy przez to, że ona nie będzie w pełni mogła być zrekompensowana przez wzrost płat. Co jest zresztą z punktu widzenia każdego ekonomisty oczywiste, że ognia nie można gasić polewając ten ogień benzyną. No dla prawie wszystkich ekonomistów. Zna, znam takich, którzy... A to jest też wątek. Ale to jest to inny wątek. wątek. Można ale zaznaczmy, że nie dla wszystkich. Mo można powiedzieć, że Hitler znalazł krótkookresowy pomysł na to, yy, rozwijając inwestycje, bo oczywiście inflację można próbować zdusić poprzez bardzo duży front inwestycji, yy, tylko te inwestycje, jak są nieprzemyślane i one nie wpływają dalej na produktywność kraju, no to się okazuje, że to jest tylko takie paliwo yy, krótkotrwałe. Ale tu... Ja jako weterynarz znam się na drobiu. Więc, jeżeli do tego dołożymy jeszcze całą politykę energetyczną, która ma się, musi się przełożyć na ceny nawozów sztucznych, to w tym momencie to jest z jednej strony, jak będzie wyglądało rolnictwo w Europie w najbliższych kilku latach, to jest. Według mnie dzisiaj równanie z, bardzo, z trzema bardzo dużymi niewiadomymi, i dzisiaj biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie mamy człowieka, który niektórzy mówią, że oszalał, inni mówią, że został zapędzony w ślepy zaułek i że po prostu jego postępowanie jest dzisiaj nieprzewidywalne. To tak długo, jak się nie, nie wyjaśni przyszłość Putina i przyszłość tego, co się stanie w Rosji w kontekście yy, wojny na Ukrainie, to my dzisiaj nie wiemy, jak, yy, yy, po ile będzie energia, jak, jaka będzie dostępność zbóż i yy, z Rosji, i z Ukrainy. Yy, I może się okazać, że ta dostępność zbóż będzie przez najbliższy rok, dwa, trzy bardzo ograniczona, a z drugiej strony... Yy, Koszty nawozów bardzo pójdą w górę. I ilość nawozów, Rosja to 15% yy, światowego yy, tak. obrotu nawozem. Yy, więc, yy, więc to się przełoży na pewno na, jeżeli taki scenariusz będzie, on jest dzisiaj bardzo prawdopodobny, to, to zboża będą drogie nie tylko w tym roku, ale przypuszczalnie i przez kolejne 2-3-4 lata. Jak to wpłynie na rynek, mięso będzie musiało być droższe. Dlatego, że oczywiście, rynek, proces samoregulacji. No mieliśmy na przykład właśnie w covid z indykiem, że konsument może powiedzieć: Mnie nie interesuje to jaki jest koszt produkcji? Skoro na półce mogłem kupić filet z indyka za 10 zł, to co mnie to interesuje, że koszt produkcji tego fileta był 16 zł, prawda? Natomiast na dłuższą metę, no to nastąpi podobna reakcja jak w indyku, że po prostu część hodowców zrezygnuje, spadnie produkcja i ten rynek musi się wyregulować do, do poziomów naturalnych, takich, w których małą marżę, ale będą jednak osiągały każdy, każdy poziom tego łańcucha dostaw. Z jednej strony powinni być bardzo szczęśliwi wegetarianie, bo mięso będzie droższe, natomiast z drugiej strony z, Minus jest taki, że cała reszta żywności też będzie droższa. Nie ma się co oszukiwać, że, że to tylko produkty mięsne to odczują. W każdym razie, wracając do, do, do tych kosztów, więc tak jak wspomniałem, koszty paszy są bardzo istotne, koszty funkcjonowania ferm są bardzo istotne. Jest rzeźnia. W tej rzeźni mamy kilka parametrów. Po pierwsze, na ile ona jest nowoczesna i na ile ona jest w pełni wykorzystana. Dzisiaj w branży indyczej rzeźnie pracują, nie chcę powiedzieć, że na pół gwizdka, ale nie na maksymalnej prędkości, nie na maksymalnym potencjale produkcyjnym, bo brakuje żywca. Z kolei w branży kurczęcej powstało tyle nowych projektów, tyle nowych zakładów, że one też walczą o to, żeby wypełnić Wypełnić swój potencjał produkcyjny, co powoduje, że krótkookresowo, czy średniookresowo my nie mamy najbardziej optymalnego kosztu produkcji, bo na logikę powinno być mniej tych rzeźni, ale pracujących. Pracujących w pełni. Zaczynam tu jechać socjalizmem, bo to tam oni mówili, że to się wszystko da poukładać, zaplanować i, i że to jest wyższość gospodarki planowanej. Wierzymy, że rynek to zrobi. My wierzymy, że to rynek zrobi. Na to wszystko się nakładają takie detale, jak na przykład system zamówień z handlu. I tu wspomniał Pan, że my mamy nowoczesne zakłady. I tak i nie. Naszą dzisiaj największą słabością w Polsce jest yy, brak dużych zamówień w naszej branży. I to nie jest problem tylko Indykpolu, ale tak jak rozmawiamy z innymi, z kolegami z innych zakładów, to, yy, to jest to niespotykane w Europie, że zamówienia są tak małej wielkości i że my, można powiedzieć, że no to jest siłą naszej branży, że my jesteśmy tak elastyczni, że wpadają małe zamówienia, wpadają zamówienia jakby nie w technologicznym czasie, tylko zamówienia wpadają już po momencie, czyli my, my jako producenci musimy w ciemno planować sobie produkcję, bo przykładowo czas, czas produkcji szynki, to są dwa dni, a zamówienie z handlu na tą szynkę wpada na dzień przed, yy, przed terminem dostawy. Czyli zakłady mięsne muszą w ciemno antycypować, jakie będą zamówienia z tej sieci yy, i ile dla nich produktu przygotować. Biorąc pod uwagę, że oczywiście każda z tych sieci chce mieć jeszcze coś swojego na etykiecie, itd., itd. więc my nie możemy w pewnych procesów w ciemno robić, to jest według mnie jedna z największych słabości całej naszej branży mięsnej, że nie udało nam się znaleźć takich, takiego konsensusu z odbiorcą żeby zunifikować produkcję i żeby dzięki temu tak zwane szarże produkcyjne były większe, a to by ewidentnie wpłynęło na obniżenie kosztu produkcji. Czyli mówię strasznie chaotycznie, mam nadzieję, że ktoś... Znaczy to tam... wielowątkowo by się. Powiedział. Brawo. Więc mówię bardzo wielowątkowo, mam nadzieję, że ktoś te wątki potrafi posklejać. W każdym razie... Pokazuje z jednej strony, jak to się przekłada od dołu na, na tą cenę końcową, natomiast z drugiej strony, też wspominam o tych rezerwach, które są, o tych elementach, które powodują, że ten koszt często jest wyższy niż, niż mógłby być. I tu muszę przyznać, że z kolei te największe sieci handlowe. Potrafią zamawiać dużo produktów, i że to, to, to daje tą przesłankę, że dla nich ten produkt może być w trochę niższej cenie. Przy czym słowo kluczowe jest trochę niższej cenie, właśnie z powodu skali zamówienia. O powodach, dla których żywność, w ogóle e, państwa produkty szczególnie będą drżały, wspomniał pan, właśnie powiedział pan wiele. Ja uzupełnię tylko, że w lutym cena wołowiny poszła w górę o 35% prawie, cena drobiu o 26% rok do roku, a dopiero w lutym, 24 lutego, wybucha wojna, więc tutaj jeszcze ten wzrost nie odbija, nie odbija tych wszystkich skutków wojny, o których, o których Pan powiedział, więc ceny będą rosły. Dobrze, tak czy inaczej... Jakoś z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć. Pamiętam, parę tygodni temu mówiliśmy o tym, czy zastanawialiśmy się, czy inflacja przekroczy te 10%, czy nie przekroczy, czy stopy procentowe, ich podniesienie zahamuje ten proces. Teraz już właściwie się rozstrzygnęło. Wojna to rozstrzygnęła 10% i więcej mamy jak w banku. Pytanie, co zrobić w związku z tym z klientami z ograniczoną ich, wydolnością ich portfeli. No zawsze można powiedzieć, że ludzie i tak muszą jeść, ale przecież nie muszą jeść wyrobów indyczych, prawda? Jak Państwo sobie zamierzają z tym poradzić? Podwyżka dotknie tak naprawdę całej żywności. I, y, i oczywiście my musimy myśleć o tym, żeby nasze produkty były konkurencyjne do. Y, Bliżej lub yy, 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 bliższych lub dalszych zamienników produktów indyczych. Yy, ja jestem głęboko przekonany, że mięso indycze jest yy, po prostu bardzo dobrym, nowoczesnym produktem, takim nowoczesnym w sensie wyzwań, yy, które stoją przed światem, przed konsumentami i tak dalej. Więc jakby z natury ten produkt powinien się bronić. Yy, z drugiej strony oczywiście tak jak większość moich konkurentów. Y My nie podchodzimy w taki arogancki sposób i nie chciałbym, żeby to było tak odczytane moje wcześniejsze wypowiedzi, że klient musi zaakceptować naszą cenę albo bo jak nie to ja się obrażę i se pójdę. Nie, ja mówię o tym, że klient musi zaakceptować uczciwą cenę, czyli taką, która kryje koszty produkcji, a przez te dwa rzeczone lata ta cena była nieuczciwa z punktu widzenia producenta indyczego. Natomiast to nie jest powód, żeby marże były nadmierne. Koszt produkcji indyka jest trochę wyższy niż kurczaka, a w pewnym momencie doszliśmy do takiego paradoksu, że filet z kurczaka był praktycznie w tej samej cenie co filet z indyka, gdzie kurczak rośnie no powiedzmy 40 dni. A indyk rośnie 140 dni, i w związku z tym ta jakby jakość tego mięsa, konwersja paszy i tak dalej, no są inne. I, I to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest oczywiście taki, który jest w podtekście pytania, czy wy coś robicie, żeby obniżyć koszty robimy tyle, na ile nam pozwala sytuacja finansowa, no bo dzisiaj, gdybyśmy byli w lepszej sytuacji, my chociażby jako, jako Indykpol, to pewno byśmy poszli bardziej w robotyzację. Natomiast to jest, to jest y, 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 kapitałochłonne, to są kapitałochłonne inwestycje. To, co my zrobiliśmy, wydaje mi się dobrze, to Półtora roku temu, nie powiem, że przewidziałem wojnę, bo to by było głupotą, ale przewidziałem pewne rzeczy, które się mogą zdarzyć i poszliśmy bardzo mocno w kierunku ograniczenia kosztów energii. I efekt jest taki, że począwszy od tego, że no, mogę tu z dumą powiedzieć, że podpisaliśmy umowę na dostawę gazu na trzy lata do przodu yy, i jednocześnie yy, zrobiliśmy inwestycje na y, własną tą kogenerację z prądem. Y, oczywiście ten okres się na koniec tego roku skończy, ale, ale dało nam to i, i jakąś nam y, y, możliwość y, y, budowania kolejnych rozwiązań. Fermy indycze są na przykład idealnym rozwiązaniem na to drobiarskie w ogóle, żeby na dachach stawiać panele fotowoltaiczne, dlatego że my najwięcej prądu zużywamy w ciągu dnia na systemy wentylacyjne, na systemy karmienia i tak dalej. Więc tu akurat jest to idealnie się to wpasowywuje, że w lecie, kiedy, kiedy jest produkcja energii największa, a z kolei zakłady energetyczne mają największe problemy w lecie, w ciągu dnia, z zaopatrzeniem w energię odbiorców, to jesteśmy w stanie na tych fermach, na których zainstalowaliśmy panele, no, odciążyć system polski i jednocześnie zaoszczędzić, zaoszczędzić pieniądze. Więc. Na pewno bardzo mocno się skoncentrowaliśmy na tym przez ostatni rok, żeby, żeby być bardziej efektywni energetycznie i tu mamy duże sukcesy. Staramy się nie szukać oszczędności w recepturach. Znaczy, ja uważam, że jeżeli jest receptura, która, którą konsument ceni, która... Krótko mówiąc, produkt jest smaczny i cena jest akceptowana, to trzeba przy niej nie kombinować, starać się po prostu realizować ją. Jest to czasem trudne, bo niestety czasem nasi klienci przychodzą i mówią, no dobra, robiłeś to w cenie X a teraz ja chcę dodatkowych 5% upustu i w sytuacji, kiedy środki produkcji nie staniały, no to człowiek się zastanawiał, no to gdzie te 5% znaleźć. Natomiast no generalnie staramy się za wszelką cenę nie szukać oszczędności w, w recepturach, tylko raczej szukać ich w organizacji pracy. Przez długi czas szukaliśmy jej, jej u dostawców chociażby opakowań i tak dalej, szukając takiego konsensusu, że my, my zamówimy więcej. Ale, ale opakowania też drożeją, więc ale, tutaj... Ale to było dobre rok temu, a nie w tym roku. Walka na temat optymalizacji jest cały czas. My w firmie mamy jedną świętość. Tu trochę zdradzę branżę drobiarską od kuchni. Jest jeden program, który jakby źle w firmie nie było, nawet jak przez te dwa lata mieliśmy trudny okres, to był jeden program, który był nienegocjowalny ze mną. To był program, nazwijmy to, zwalczania Salmonelli. W branży drobiarskiej jest zagrożeniem, szczególnie w Polsce, występowanie Salmonelli. My taki program wdrożyliśmy już. Cztery lata temu, z, powiedzmy, że z sukcesem o tyle, że, y, że radzimy sobie z tym problemem. Jest to okupione dosyć dużymi kosztami, czyli gigantyczna ilość. Y, badań, te badania są robione na fermach, żeby tu nie gasić pożaru, a to tak klasycznie. Czy trudno prewencja. sobie wyobrazić rzeczywiście rezygnację z tego wątku? Panie redaktorze, i trudno, i nie trudno, bo potem, potem idziemy do, do naszych odbiorców i oni mówią, ale ktoś to potrafi taniej zrobić. Krótko mówiąc, jest gdzieś taki poziom, którego ja nie chcę przekroczyć. Pewnie nie jestem najlepszym prezesem z punktu widzenia akcjonariuszy, natomiast dzięki Bogu akcjonariusze akceptują podejście moje do, do, do tematu bezpieczeństwa żywności. No i tu nie będziemy szukali oszczędności.